Tutaj Senso i witam w której to już części? Siódmej? Nie, siódma było poprzednie. No to w ósmej części Let's Playa. Metal Slug 2, misja druga. No od razu widzicie Shodiana, też zacząłem z wielbłądkiem, ale no cóż. Cholera. Kurwa mać. No chuj tam, nieważne. No cóż, ale i tak nam wielbłądek ucieknie. Znaczy no, jak podejdziemy jeszcze bliżej, to zacznie wodę pić i tak nie będzie z niego żadnych pożytku, więc no co, detonujemy go, że tak się wyrażę. Widzicie, jak spierdala? Panom podziękujemy. No, taki sekrecik. Trzech gości nam wyskoczy, nie dwóch, tylko trzech. Wystarczy tu popatrzeć na dół. Na początku był jeden, a teraz... Kurwa mać. Na początku był jeden, no i co? Dwóch wyszło, a się trzech zrobił. No taki bóg w tej części. Raz strzelisz, to za jednym strzałem aż dwóch wyskoczy. No ale nic. No i gdzie jesteśmy? No to się zaraz przekonacie. No, gościu. Pamiętam, że jak się przy dwóch stanęło trochę, to zaczęli tak szybciej kopać i coś wyskakiwało. O, właśnie teraz. No, panu dziękuję, no i nic, idziemy dalej. Co, że niby nie wchodzić? A jebać, to idziemy. No, co gościu dasz? Punkty. No i przed wami kolejny nowy przeciwnik, mumie. Patrzcie, co się stanie. No, taki jeden oddech i sami się w mumie zamieniamy. Tylko, że no jest jeden wał. Taka mumia chodzi wolniej i no wolniej strzela, więc no... No i za pomocą takich eliksirków można się przemienić. Ale to tylko to wam chciałem pokazać, nie zamierzam dać się znowu w mumie zamienić. To wygląda na to, że to jakiś grobowiec. Ludzie naszego generała Donalda się dokopali chyba nie tam, gdzie chcieli, no ale cóż. A, bo to są po prostu jakieś wykopaliska, zresztą zobaczycie później. No, szybciej, szybciej, szybciej! No, i miotacz ognia. Zatrzymam. W poprzedniej części było tak, słaba siła, duży zasięg, a tutaj zrobili coś innego. Stał się najmocniejszą bronią w grze, ale zasięg ma taki sobie. Te mumie takie mocne aż nie są, no, ale jak się ich więcej pojawi, to potrafią kłopoty pewne być. No i też o, napis Fire się pokazał, no i symbolem tego to była taka buteleczka, więc co? Też kolejna, drugi, znaczy dodatkowa, no powiedzmy, że dodatek jako granaty, koktajle mołotowa, patrzcie. No zasięg taki na pół ekranu, tak się rzuci. No, dobra, najpierw to zniszczymy. Mumią podziękujemy i idziemy dalej. No, najlepszą bronią na mumie jest shotgun, ściąga je na hita. Dziękuję za amunicję. No i co, druga część grobowca. O, też nowy... No, nie można tego nazwać więźniem, tak jak tamtych gości z brodami, ale jest to swego rodzaju wsparcie. Jak się rozpruje plecak, to potrafią z tego plecaka punkty wypaść, albo tam już co innego, nie? No. No i takich od dwójki w każdej części takie dwie są, siostry, jedna się nazywa Rumi Aikawa, a druga chyba Hiromu Aikawa, ale już nie pamiętam, no ale cóż, taki dodatek. Można za niej więcej punktów dostać niż za takiego zwykłego więźnia. No, też nowe nietoperze, takie też rzucają pojemniki. No i jak oberwiemy pojemnikiem, to się z nas mumia zrobi. Ale nic, idziemy dalej. No tu widzicie, się strzeli w to coś, to się dostanie punkty, ale trzeba spierdolić, bo inaczej zginiemy. O. No. I tu taką pewną rzecz zauważyłem. Tu na górze, jak widzicie, jest pojemnik. Otóż tak, wał jest taki, że jak się go teraz podskoczy i zniszczy, to granaty nam się pokazują. Z tym, że tak, bardzo trudno jest to ponoć zdobyć. Żeby to zdobyć, to trzeba grać we dwóch.
No i wał jest taki, że nawet jak się tego, no widzicie, granaty i tak znikną, więc nawet nie zdążyłbym tam wejść i ich zebrać. Ale jaki jest tego wał? No cóż, wał jest taki, że nawet jak się go zostawi niezniszczonego, się później przejdzie i tam skoczy na górę, to i tak on zniknie. Więc żeby to zdobyć, to podejrzewam, trzeba by zagrać we dwie. No, ja to ciągnie. Mumią podziękujemy. Tutaj trzeba szybko. No, udało się. Później się jeszcze drugi typ mumii pokaże. Albo co mówią, znając siebie to prędzej zniszczy niż wam zdąży wytłumaczyć, to zastopuję i wytłumaczę. Zwykłe mumie są szare, a tak, drugie mumie są białe i zamiast zionąć takim to oddechem, spuszczają na ziemię takie kulki, które się powoli toczą i też nas mogą w mumie zamienić. No ale cóż, może później zobaczycie. No, co dacie? No, dzięki gościu, idziemy dalej. Dobra, zdążyliśmy. Dobra, to teraz coś takiego. Widzicie tak na prawo tą półkę, takie, nie wiem, to są takie wystające bloki. Otóż tak, można tam przeskoczyć i później jeszcze dalej na dwa posągi, no ale nie będę tam skakać, nie chcę zjebać, chcę jak najdłużej przeżyć, chcę jak najdalej przejść grę bez straty żadnego życia, więc no cóż, idziemy dalej, nie będę wam tego pokazywać. Chyba, że później wrzucę taką specjalną część z nagrania, że akurat tam byłem. A tu później może, kiedy indziej. No cóż. Dobra, dosyć mojego pierdolenia, idziemy dalej. O, pokazała się właśnie biała i co? Widzicie takie kurwa ma. No i nic, teraz trzeba być tylko schylonym, nic nam nie zrobią. Białe mumie się już nie pokażą. A jak widzicie, też granata mi bardzo powoli rzuca. Więc bycie zamienionym w mumie to nie jest coś fajnego. No. O! Dobra, idziemy. Eliksirki? No, eliksirki w końcu. No i przed wami nowy slak. Slaknoid się nazywa. Też tak samo jak nasz Metal Slug ma pasek życia. Też w tym samym miejscu. Z tym, że u niego jest taki wał. Jak raz oberwie, to jedno działko odpada. Drugi raz oberwie, drugie działko odpada. No i cóż, zostaje nam tylko działo z tymi no pociskami, tymi fajnymi, co robią rozpierdę. No i cóż. No i dlaczego ten slak jest dziwny? No, sami popatrzcie, no ma jakiegoś tam mechanicznego kutasa, z którego strzela tymi dużymi pociskami. Nie wiem, chyba naprawdę coś bardzo najebane muszą mieć Japończycy na punkcie takiego czegoś, no ale cóż. Wolę nie wnikać. Chcieli tak, to niech tak będzie, ale przyjebanie to wygląda. No i drugi boss. Nie wiem co to jest, wąż, który mecha jakaś zjada tą wieżę po kolei. No i jej też. Pierwszy atak to takie kule, drugi atak to właśnie to, że tak szarżuje na nas szybciej w pewnym momencie. No i trzeci atak to jest, że strzela pociskami, które są możliwe do zestrzelenia, ale tylko jeżeli nie gramy slagiem. Na szczęście tymi kulkami strzela tylko jak jesteśmy w slagu. No już jak widzicie, jedno działko odpadło, bo raz to dorwały. No. A czwarty atak to, o właśnie, strzela tym samym proszkiem co mumie, z tym, że nie zamienia nas w mumie, tylko zabija od razu. A nic, mimo że nienawidzę tego bossa ze slagiem przechodzić, to już to zrobię dla widzów. Wolałbym do niego z rakietek nakurwiać, ale ci więcej punktów przynajmniej dostanę. No i boss drugi zniszczony. No i mission complete. No i tak. To na tyle, jeżeli chodzi o tą
ósmą już część Let's Playa, a więc tak, subujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnej części Let's Playa pod tytułem Sensei gra w Metal Slugi. Na razie, trzymajcie się.